Witamy Państwa na kolejnej konferencji prasowej w LaBol. Dzisiaj na konferencji są dwaj piłkarze, Tomek Jodłowiec i Tiago Cionek. Jest z nami również trener bramkarzy Jarek Tkocz i dyrektor reprezentacji Tomek Iwan. Proszę, Maciek, zaczynamy zadawanie pytań. Dzień dobry panowie, Maciej Białek, Polska Agencja Prasowa. Gratuluję zwycięstwa nad Ukrainą, wyjścia z drugiego miejsca z grupy z takim bilansem, zwłaszcza bramkowym. Pytanie do trenera i do zawodników obu, bo ten temat dominuje chyba przed meczem ze Szwajcarią, bo już o nim powoli myślimy. Czy w ogóle będzie miało znaczenie, a jeśli tak, to jakie? Fakt, że Szwajcarzy mają dwa dni odpoczynku więcej. Pytam pod kątem również możliwej dogrywki w tym spotkaniu, bo oba zespoły no, nie tracą bramek na tym turnieju. Dziękuję. Witam serdecznie wszystkich. Jeśli akurat mielibyśmy tutaj 3 dni tylko przerwy, myślę, że miałoby to duże znaczenie, ale akurat jest o 1 dzień więcej, więc myślę, że akurat zregenerujemy zawodników i doprowadzimy ich do tego, aby byli dobrze przygotowani i wydaje mi się, że nie ma to większego znaczenia. Dzień dobry wszystkim. Oczywiście jest taka, możemy powiedzieć, taka przewaga 2 dni jest dobry dla nich, ale też mamy wszystko w naszej dyspozycji, żebyśmy szybko się zregenerowali. Korzystamy wszystko, co mamy, żebyśmy byli odpowiednio przygotowani. Myślę, że wszystko mamy do tego, żeby przez te dni przygotować się. Myślę, że przez te dni tutaj wszystko mamy, żeby przez te dni dobrze przygotować się do tego meczu. A przede wszystkim myślę, że tutaj dobre podejście mentalne będzie przeważało nad wszystkim i myślę, że jako drużyna jesteśmy mocni pod tym względem i na pewno będziemy przygotowani w 100%. Marcin Lepa, Polsat Sport. Do Kuby Kwiatkowskiego mam pytanie, bo słyszałem, że zaprosiliście jako PZPN Gladiatora na najbliższy mecz ze Szwajcarią. Czy to prawda, bo gdzieś koresponduje poprzez Twitter z naszymi zawodnikami, cały czas śledzi wyniki naszej reprezentacji i gratuluje poszczególnym piłkarzom. No przede wszystkim na pewno jest to miłe, kiedy takie znane osobistości kibicują naszej drużynie. To pokazuje, że gramy chyba ciekawy futbol, który się podoba za granicą, nie tylko naszym kibicom. No i faktycznie Russell Crowe, tak, znany aktor, tweetuje w czasie naszych meczach, po naszych meczach. I wczoraj my po prostu odpowiedzieliśmy mu na jeden z jego tweetów, że cieszymy się, dziękujemy za wsparcie i czy nie chciałby przyjechać na mecz, ale na razie to się skończyło tylko na tym jednym tweecie. Oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że my tak naprawdę nie wiemy, czy to faktycznie on sam te wpisy tworzy, czy też może ma jakiegoś asystenta, który może ma polskie pochodzenie, może jest związany w jakiś sposób z Polską, także trzeba to wszystko też zawsze w jakiś znak zapytania postawić, ale oczywiście jest to fajne, miłe, kiedy dopingują nas takie znane osobistości. My tak samo często, prawda, kibicujemy innym w innych dyscyplinach sportowych również, także my się z tego cieszymy, ale oczywiście od tego, czy ktoś dobrze o nas pisze i tweetuje, to wcale nie ma żadnego wpływu na naszą grę, także zobaczymy, czy się odezwie. Póki co się nie odezwał. Proszę, Jacek. Dzień dobry, Jacek Stanczyk, Wirtualna Polska. Ja mam pytanie do Tiago. Tiago, przez wiele miesięcy twoje powołania były w kraju kwestionowane, a mimo to Adam Nawałka w ciebie wierzył, powoływał, zabierał na mecze, zabrał cię teraz na Euro, dał ci grać na tym Euro, zakładam, że spełniłeś swoje marzenie. Czy Adam Nawałka to osoba, której, jeżeli chodzi o karierę, o polską piłkę, zawdzięczasz najwięcej? No, fakt, z nim debiutowałem i myślę, że najlepszy sposób, żeby dziękować i sztaby i ten, który zaufali mi, to jest dobry wstęp i na to staram się przygotować jak najlepiej w klubie i kiedy przyjdzie do reprezentacji, staram się być zawsze w dyspozycji i to jest chyba najlepszy sposób, żeby dziękować każdy, który na mnie wierzył. Szymon Borczuk, Telewizja Polska. Ja chciałem spytać, nie wiem, czy Tomka, czy Kubę o ten wasz wczorajszy powrót z przygodami, czy były chwile grozy i jak trudno było plan awaryjny zorganizować? Tomek może.
Tak, to może ja odpowiem. Dzień dobry. Faktycznie wczoraj mieliśmy delikatne opóźnienie spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi na lotnisku w Saint-Nazaire. Zostaliśmy poinformowani na pokładzie samolotu, że będzie próba lądowania. W tym przypadku pilot podjął decyzję, że jednak nie uda się wylądować. Jako opcja było drugie lotnisko Nantes, które również było niedostępne ze względu na warunki atmosferyczne. Wtedy się okazało, że lecimy do Rennes. Już w trakcie lotu, lądowania byliśmy w kontakcie z obsługą naziemną. Zostały podstawione taksówki i taksówkami przyjechaliśmy do La Boule. Wszystko odbyło się bardzo sprawnie. Oczywiście delikatna obsuwa czasowa była. Straciliśmy około 1,5 godziny, ale oczywiście przyczyny niezależne od nas. Wszystko odbyło się bardzo sprawnie. Proszę, Jacek. Jeśli mogę, Jacek Kurowski, dzień dobry, Telewizja Polska, do panów piłkarzy mam pytanie, no bo to jednak jest przeżycie i to spore. Jak, czy to był dla was stres rzeczywiście podczas tego podejścia do lądowania, bo wiemy, że było podejście i było odejście tuż nad płytą lotniska. Jak byście to przeżyli? Ja osobiście spokojnie, byłem bardzo zmęczony, tak się nie odczuwam dużo różnicy i ważne, że wracaliśmy bezpiecznie i mała różnica była, 1,5 godziny, jak Tomek mówił. Odzyskaliśmy dzisiaj dłużej spania. Nie przeżywałem ja tego osobiście. Na pewno było lepiej, bezpieczniej wrócić trochę później, ale mniej przeżyć mieć. Myślę, że to nie ma jakiegoś znaczenia. Jeśli mogę, jeszcze jedno pytanie do pana trenera. Chodzi o taki komunikat dotyczący zdrowia Wojciecha Szczęsnego. Jak to w tej chwili wygląda? I czy Wojtek jest gotowy na Szwajcarię ewentualnie? No, na dzień dzisiejszy trudno jeszcze wyrokować, czy Wojtek będzie gotowy na Szwajcarię, ponieważ dzisiaj przeprowadziliśmy pierwsze takie zajęcia stricto wprowadzające, bramkarskie, więc tutaj każdy dzień działa na korzyść Wojtka i na dzień dzisiejszy trudno coś wyrokować. Sergiusz Lyczel, NC Plus. Dzień dobry panowie, przyłączam się do gratulacji i chciałbym wrócić do wczorajszego meczu, jednak no nie mamy wątpliwości, co do tego chyba wszyscy się zgodzimy, że każda drużyna, nawet najlepsza, żeby osiągnąć coś w turnieju, żeby osiągnąć wiele, potrzebuje szczęścia. Czy uważacie, że wam wczoraj ta fortuna jednak trochę sprzyjała w odniesieniu tego zwycięstwa? Na pewno szczęście też jest potrzebne. Myślę, że Ukraina też miała swoje sytuacje, gdzie wychodziła dobrze z kąt ataku. My również mieliśmy swoje sytuacje, wykorzystaliśmy jedną i dlatego wygraliśmy. Wiadomo, nie da się wszystkich meczy grać pięknie, ładnie i wygrywać. Przyszedł może jakaś słabsza dyspozycja, troszkę słabszy mecz, ale zwycięstwo na pewno cieszy i buduje do kolejnego meczu. Tiago, ty jak na to patrzysz? Na szczęście myślę, że się pracuje dużo. Różne sytuacje są podczas meczów. Myślę, że trzeba pochwalić naszą drużynę, która jest mądrze się dostosowała do takiego meczu. Czekało na swój moment, strzelił bramkę, trzymał wynik i skończyliśmy mecz z 3 punktami, także myślę, że jest sygnał, dobry sygnał, jaki patrzy na to pozytywnie, że potrafiliśmy dostosować do takich meczy i dobrze zachowywać. Rafał Musiał, Dziennik Zachodni. Do trenera Tkocza dwa pytania. Pierwsze, trochę rozwinięcie tego bilansu zdrowotnego bramkarzy. Chodzi mi o Łukasza Fabiańskiego, czy z nim jest wszystko w porządku, bo miał kilka takich bezpośrednich starć w czasie meczu. A pytanie drugie, trochę techniczne. Chodzi mi o nową piłkę, którą Adidas wprowadza od fazy pucharowej. Czy wy mieliście z nią w jakiś sposób już do czynienia, czy wiecie, czego się po niej spodziewać? Jak to wygląda z waszego punktu widzenia? Jeśli chodzi tutaj o stan zdrowotny naszych bramkarzy, to wiadomo, daleko po tym ma Wojtek Szczęsny, który powoli już zaczyna trenować. Natomiast Łukasz Fabiański i Artur Boruc są w bardzo dobrej dyspozycji, co potwierdzają i w meczach, i w treningach.
Jeśli chodzi o piłkę, to akurat z tego co wiem, to mają dopiero być dostarczone piłki do nas. Piłki, tak, piłki już są, już mamy. Piłka w zasadzie, przepraszam, rozwinę, nie różni się niczym poza barwą i taką wersją graficzną. Piłki już mamy i od najbliższego treningu będziemy nimi trenowali. Piotrek Żelazny. Piotr Żelazny, Rzeczpospolita, dzień dobry. Ja mam pytanie do piłkarzy, to znaczy jak to się stało, że z drużyny, która imponowała ofensywą, która strzeliła co 33 bramki w eliminacjach, staliście się drużyną, która tak naprawdę dzięki defensywie awansowała do jednej ósmej, zero straconych goli, nie wiem, jak wyglądał proces przeistaczania tej drużyny? Myślę, że głównym celem każdej drużyny to przede wszystkim, żeby nie stracić bramki. I nam się to udało w każdym meczu. Można powiedzieć, że w każdym meczu mieliśmy kilka dobrych sytuacji. W eliminacjach można powiedzieć, że nie było tak w każdym meczu, a jednak zdobywaliśmy więcej bramek. Myślę, że skuteczność na pewno nie jest najgorsza, ale na pewno mogliśmy wyżej zwyciężyć mecze w grupie. Fakt, że dwie bramki wystarczyło nam, żebyśmy mieli 7 punkty, ale na ten defensywne pracuje cała drużyna. Jest nasza siła, także op tak dalej. Dzień dobry, Sebastian Napieraj, TVN24. Ja chciałem się w praktyce dowiedzieć, jak przebiega proces regeneracji i jakie są plany treningowe na jutro. I drugie pytanie od razu zadam, bo wiemy, że tutaj w Labolu są wasi bliscy. I chciałem zapytać, czy to jest dla was rodzaj bardzo istotnego czy ważnego wsparcia? A więc proces regeneracji rozpoczęliśmy już praktycznie po gwizdku sędziego w ostatnim meczu w Marsylii, czyli praktycznie zawodnicy przeszli tutaj odnowę biologiczną, następnie przyjazd, czyli kolejny etap odnowy to jest sen. Następnie trening regeneracyjny, który dzisiaj był przeprowadzony dla tej grupy, która grała w większym przedziale czasowym. Jak i regeneracja tutaj ta mentalna. Wiadomo, że do niektórych zawodników przyjechały rodziny, dziewczyny, czyli ta regeneracja mentalna, wiadomo, w gronie najbliższych przebiega tutaj szybciej i akurat pełne zrozumienie ze strony sztabu. Było to wszystko oczywiście zaplanowane i uważamy, że do najbliższego meczu wszyscy będą zregenerowani, czy to fizycznie, czy psychicznie. Robert Błoński. Plany na jutro są takie, że w godzinach popołudniowych będziemy mieli analizę i popołudniowych trening na boisku. Robert. Dzień dobry, Robert Błoński, Przegląd Sportowy. Mam pytanie do zawodników. Już trochę jesteście na turnieju, za wami 3 bardzo udane mecze, 7 punktów, 0 straconych goli. Powiedzcie, jak zmieniła się ta drużyna, jak urosła dzięki temu bilansowi w grupie? Jeśli jest długi proces od eliminacji, konsekwentnie gramy i to efekty widać teraz, na to pracowaliśmy i myślę, że coraz, cały czas był postęp. Oczywiście są błędy, które staramy się zawsze korygować, nie da się wszystko unikać, ale myślę, że jest w dobrym kierunku. Tak jak Tiago powiedział, myślę, że jako drużyna dobrze wyglądamy taktycznie, dobrze jesteśmy poukładani na boisku. Wiadomo, też nie da się bezbłędnie grać w każdym meczu, zawsze chcemy jak najlepiej wyglądać, ale przychodzą słabsze chwile, gdzie trzeba się wziąć w garść i jako drużyna myślę, że dobrze to robimy. I myślę, że z meczu na mecz będziemy mocniejsi na tym turnieju, dlatego że taktycznie dobrze jesteśmy poukładani i również silni przez wynik, który zdobywamy i to nas buduje mentalnie. Artur Jerzy Mokradiejewski, mam pytanie do zawodników.
0 straconych bramek, 7 punktów, awans do fazy pucharowej Euro. Czy wy czujecie już to, że przeszliście w jakimś sensie do historii? Ja nie chcę mówić, że będą o was pisać książkę do historii, ale czy na pewno przeszliście do historii polskiej piłki? Czy wy o tym rozmawiacie, czy gdzieś macie to w głowach? I jeszcze pytanie, co będzie was zadowalało teraz w tej fazie pucharowej? Czy wygrana ze Szwajcarią, czy na przykład jeżeli przydarzyłaby się wpadka, to czy będziecie czuli niedosyt po tym turnieju? Wiadomo, że w Mistrzostwa Europy ta poprzeczka nie była taka za wysoka, żebyśmy byli w historii. Wystarczyło jeden zwycięstwo, ale oczywiście nasz cel jest większy. Pierwsze kroki już były wykonane. Awansowaliśmy i teraz nasze następne cele jest awansować do 1/4, mówię, tak? 1/4. I na to się koncentrujemy, później co będzie dalej, zobaczymy. Myślę, że najważniejszy jest teraz mecz ze Szwajcarią. Na pewno apetyt może jest większy po wyjściu z grupy. Na pewno myśli się, żeby jak najdalej zajść. Myślę, że jesteśmy w stanie dużo jeszcze zrobić i oby tak było. Roman Kołtyń, Polska Sport. Ja mam pytanie do Tiago Ciąka. Tiago, wczoraj miałem okazję rozmawiać z swoim byłym prezesem z Jagiellonii Białystok, Cezarem Kuleszą, powiedział, że zrobiłeś niezwykły postęp, ale ja rozumiem, że teraz cały czas też ewoluujesz. Czy dla ciebie bardzo trudno jest jako środkowemu obrońcy grać na bokach obrony, bo w ostatnich tygodniach zagrałeś i z lewej strony, i w środku, i teraz na prawej? Rozumiem, że ta wszechstronność postępuje, jeśli chodzi o twoją osobę. A na ile jest to dla ciebie normalne, a na ile trudne jako środkowemu obrońcy grać na boku? Oczywiście większość meczów grało na środku obrona. We Włoszech gramy w trójka z tyłu, czwórka. Jest potrzebna też ta wszechstronna od obrońców. Ale jest stara się tutaj w kadrze być z pozycji w każdej wariantów. Staram się dać tego, co mam, wszystko, co mam. Każda pozycja, której trener zauważa, że mogę grać. I jak mówiłem, jestem w dyspozycji i nie patrzę na ten, co że nie jestem przyzwyczajony, czy coś przeciwnik. Staram patrzeć pozytywnie, że mogę dać coś dla zespołu. Mam pytanie do panów, jeszcze jedno, do Tomka i do Tiago. Graliście obaj w meczu ostatnim ze Szwajcarią. Powiedzcie, jak tego rywala postrzegacie? Jaka siła według was drzemie w tym zespole? No, na pewno Szwajcarzy to bardzo doświadczony zespół. Większość zawodników to zawodnicy z Bundesligi, z bardzo mocnej ligi. Również grają w innych, mocniejszych nawet klubach europejskich. I można powiedzieć, tak jak powiedziałem, doświadczony zespół. Będziemy na pewno musieli spiąć na wyżyny, również zagrać bardzo dobrze taktycznie od pierwszej minuty. Na pewno, tak jak do każdego rywala, dobrze przeanalizujemy jeszcze przeciwnika i myślę, że każdy przeciwnik jest w naszym zasięgu. No, od dzisiaj już zaczynaliśmy analizować. Będzie jeszcze głębsza analiza. Graliśmy z nimi niedawno, ale na pewno będzie już zupełnie inny mecz. Gramy o wszystko, szanujemy ich, bo naprawdę są w dobrej dyspozycji, pokazali w tym turnieju, ale patrzymy na siebie i myśli, że mamy szansę i zrobimy wszystko, żebyśmy awansowali. Michał Miałański.
Michał Białański z Interi, witam. Ja do Tomka i do Tiago. Jak się czujecie z takimi opiniami, jak ta na przykład wypowiedziana przez Vincenta Kompanego wczoraj w studiu telewizji, że widzi między innymi Polskę, Belgię i Chorwację w gronie czarnych koniów, które mogą wygrać ten turniej. Czy jakby to nie zmienia waszej pozycji, bo teraz już chyba nikt nie będzie patrzył na was z góry? Ja powiem tak, no. Nie żyję tym, co piszą, co dzieje się w internecie. Na pewno trzeba do tego spokojnie przede wszystkim podchodzić, skupić się przede wszystkim na tym, żeby na boisku jak najlepiej wyjść. Ja dokładnie tak samo jak Tomek myślę. Michał Zachodny, ostatnie pytanie. Michał Zachodny, Sport.pl. Pytanie do Tiago. Tak jak wszyscy piłkarze wczoraj powtarzali, że mieliście lepszą tę drugą połowę, tak samo chyba w twoim wykonaniu ta druga połowa była pewniejsza, przez to, że graliście może troszkę bardziej cofnięci. A ja chciałem się spytać, na ile pomogło tobie granie na jednej stronie z tak doświadczonym zawodnikiem jak Kuba Błaszczykowski właśnie w drugiej połowie? No oczywiście druga połowa byliśmy, ja czułem się lepiej organizowany w dyspozycji, ale jeżeli chodzi o Kuba, to oczywiście jest zawodnik, który ma ogromne doświadczenia i pomaga bardzo dużo w defensywnej, także dużo pomagał, ale też pierwsza połowa z Kapi też staraliśmy wykonać jak najlepiej nasze zadania i myślę, że cel było osiągnięcie. To było ostatnie pytanie. Dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji. Zapraszamy na jutro na konferencję oraz na trening. Do zobaczenia.